Serdecznie zapraszamy na rozmowę z Elżbietą Rafalską, posłem do Parlamentu Europejskiego, członkiem Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na program, w którym dziś porozmawiamy o polityce europejskiej, a naszym gościem jest poseł Elżbieta Rafalska z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry Pani poseł. Dzień dobry, witam serdecznie. Telewizjów. Również. Pani poseł, na początku chciałbym zapytać o zmiany w traktatach. To bardzo ważny dokument. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu zaakceptowała ten raport o zmianach w unijnych traktatach. A wśród tych zmian jest m.in. likwidacja prawa WETA w kilkudziesięciu przypadkach oraz oddanie wielu kompetencji państw członkowskich do Brukseli. Jak pani to ocenia? Jaki to będzie miało wpływ na, na Polskę, na politykę europejską? Trzeba powiedzieć, że jesteśmy w ostatnim półroczu. Tej kadencji europarlamentarnej. I gdyby ktoś mnie zapytał o najważniejszą rzecz, która jest procedowana, czy najistotniejszą, no to bez wahania powiedziałabym, że właśnie zaproponowane zmiany traktatowe zmiany, które oceniam jako niezwykle niebezpieczne z punktu widzenia państw członkowskich. Ale, panie redaktorze, powiem tak. Komisja do spraw, spraw konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła te zaproponowane zmiany taką zdecydowaną większością, ale już na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu to zostało również przez cały Parlament Europejski przyjęte, ale tam ta różnica głosów przeciwników i zwolenników tych zmian no była już zdecydowanie mniejsza, ale to trochę tak jak w sporcie czy się przegra dwoma golami, czy trzydziestoma punktami, czy jedną setną sekundy, no to jest uruchomienie procedury. Te zmiany zostały jakby przekazane do dalszego etapu i zobaczymy, co dalej będzie się działo. Ale dlaczego mówię o tym, że to jest takie niebezpieczne i z punktu widzenia... Polski również mówię to otwarcie, zagrażające naszej autonomii, pewnej suwerenności, ponieważ tak jak pan redaktor powiedział, tam jest zniesienie prawa weta w 65 przypadkach, a zaproponowane wszystkie zmiany to w obydwu traktatach dotyczących Unii Europejskiej to jest 267 zmian I teraz tak, jeżeli zniesiemy prawo weta, to znaczy, że Polska w żadnej czy inne kraje nie będzie w sytuacjach, w których przyjmowane są rozwiązania całkowicie niekorzystne y, dla Polski, albo takie zmiany jak chociażby związane z paktem migracyjnym, albo takie zmiany jak chociażby przyjęcie waluty obowiązującej w danej kraju, czyli e, zamiana naszej złotówki na, na euro. euro. No już nie wystarczy weto polski. To już nie my będziemy decydować kiedy dokonamy tej zmiany. E, a teraz e, poza zmianą weta, o której pan redaktor powiedział, bo to jest coś co najbardziej nam wszystkim przemawia jakby do wyobraźni. To te pozostałe zmiany. To jest na przykład kompetencje tak zwane Dzielone albo wyłączne. Wyłączne, czyli w zakresie ochrony środowiska, całej polityki klimatycznej, wyłącznie decydowałaby Unia Europejska. Czy te inwestycje mogą tu być robione ze względu na sytuację środowiskową, czy nie mogą? Czyli no, to, co jest związane z całą polityką klimatyczną, która jest szalenie restrykcyjna, która powoduje poważny spadek konkurencyjności. Europejskich gospodarek, ale polskiej też gospodarki, a teraz kompetencje dzielone, w której Unia by decydowała. To jest bezpieczeństwo zewnętrzne, to jest edukacja, panie redaktorze, to jest polityka zagraniczna. No to zatrzymajmy się na chwileczkę przy tej polityce zagranicznej, kiedy Komisja Europejska, czy wtedy decyzją Angeli Merkel otwarto tak szeroki, szeroko drzwi na politykę migracyjną. To jest polityka błędów, które dzisiaj... Mogą być powielane. To jest polityka energetyczna, to jest ta polityka zbliżenia z Rosją i z Putinem. To, to są te wszystkie błędy, wobec których wtedy Polska miała swoje odrębne zdanie, czy Węgry. Czy inne również kraje, bo to dzisiaj ten front to nie składa się z dwóch państw, to Polska już nie będzie teraz o kwestiach obronnych decydowała samodzielnie, czy kwestie związane z infrastrukturą, czy z edukacją, chociażby, ze zdrowiem, z tym również ze zdrowiem reprodukcyjnym. A więc jakby nawet nie mówimy, że to byłaby federalizacja. Unii Europejskiej, bo federalizacji Unii Europejskiej te poszczególne federacje nie, nie mają specjalnie nic do powiedzenia, bo jest jakby obowiązujące prawo. A tu byłaby centralizacja całkowicie tej decyzyjności, ale w tej całej centralizacji no, kluczową rolę które państwa by jednak od, odgrywały. Ja naprawdę nie chcę tu nikim straszyć, ale byłyby to Niemcy, byłyby to Francje, byliby ci liderzy, którzy zawsze będą szukali rozwiązań. Dotyczących na przykład kwestii podatkowych, bo podatki też byłyby domeną europejską. To proszę mi powiedzieć, czy tych rozwiązań szukali bez punktu widzenia interesu własnych gospodarek całej Unii Europejskiej czy Polski? A więc, no naprawdę, widzimy dla takiego państwa jak Polska, dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, państw, które ciągle jednak próbują dogonić w sensie gospodarczym. Dobrobytu, poziomu życia nas, Polaków, no to byłoby absolutnie zachabowanie. No wysokość procentowych nie określałby NBEP, no tylko europejski bank we Frankfurcie nad Menem, tak? To już byłyby decyzje centralne. A więc no, staramy się prowadzić taką też akcję informacyjną, że Polacy mówili, że my, ja nie mówię o wychodzeniu z Unii Europejskiej. Tylko mówimy, że chcemy być w Unii Europejskiej partnerskiej, w której jesteśmy, mamy coś do powiedzenia. Natomiast kwestia, które wymagają zastosowania odrębnych polityk, bo mamy specyfikę polską, specyfikę, no nie wiem, poszczególnych pozostałych Hiszpanii, Portugalii, tak? Własne tempa rozwoju, własne rozwiązania polityki zdrowotnej, polityki społecznej, polityki gospodarcze. I tak powinno zostać przy doskonaleniu pozostałych narzędzi. Więc absolutnie tu też my i moja frakcja, europejscy konserwatyści i reformatorzy, a my jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości głosowaliśmy przeciwko, ale też chcę powiedzieć, że przeciwko tym zmianom traktatowym, głosowali posłowie koalicji obywatelskiej, którzy są w EPL-u. Mówię tu o europosłach, no oczywiście polskich jak z koalicji obywatelskiej. No niestety, ci niektórzy, którzy dostali się z list wspomnianej koalicji do Europarlamentu, a są posłami Lewicy czy Zielonych, głosowali za przyjęciem, za przyjęciem, a właściwie mogło dojść od razu na poziomie parlamentu do odrzucania tych zmian, które budzą jakieś spore emocje i naprawdę stanowią, no, stanowią zagrożenie naszej wolności, tego prawa decydowania o tym. Co w Polsce też będzie się działo. I, I myślę, że nie ma ważniejszej. Następny rok też będzie rokiem pod znakiem y, tych zmian, i do tego tematu będziemy, Pani Redaktorze, bardzo chyba też często wracali, bo media dzisiaj, ja wiem, to nie jest zarzut, to nie jest broń Boże żaden zarzut, że media żywią się setkami, a informacje muszą być świeże, bo my potrzebujemy ciągle czegoś nowego. Tak, tak, tak jest. Taka jest natura też mediów. Ale są rzeczy poważne. Nie można powiedzieć, oddajemy prawo weta. Oddajemy suwerenność, a następnego dnia coś już innego. No właśnie, do tego poseł, trzeba wracać. Pani poseł, czy Polska w ogóle może dać właśnie zielone światło do tych zmian w traktatach? Jak pani to ocenia? No nie wyobrażam sobie i też takie padały deklaracje, ale mówię nie tych najważniejszych sił politycznych, że nie będzie zgody, dlatego że z punktu widzenia interesu polskiego te zmiany są absolutnie niekorzystne. I one, nawet gdyby one się nie dokonały następnego dnia, to za 10 lat ktoś nam powie, ale jak mogliście to zrobić? Jak no, to się stało? Gdzie wy wtedy byliśmy? Bo to jest inny rodzaj walki. To nie jest taka wojna, gdzie padają ofiary, leje się krew i ktoś przekracza nasze granice. Te granice są prawnie przekraczane, że za chwileczkę powiedzą: No w edukacji to ma być tak, a podatki to mają być takie. To już nie władza demokratycznie wygrana w Polsce, ta czy inna, będzie decydować o naszej polityce podatkowej, o nad, naszym budżecie. Tylko będziemy mieli takie rygory, że będziemy musieli wszystko mieć dostosowane albo nasze prawo i nasze ustawodawstwo będzie polegało na tym, że będziemy robili coś, bo są określone ramy w Unii Europejskiej, które określają już nie tego, że że Boże, nie wiem, marchewka jest owocem, a ryba jest ptakiem, no, no nie wiem, no podaję takie jakieś absurdalne trochę przykłady. I to nie jest związane z tym, że wszystko co unijne jest przeze mnie krytykowane, bo ja widzę ewidentne korzyści z obecności, ale Takim zmianom naprawdę trzeba powiedzieć nie. Miała być Europa ojczyzn z naszą kulturą, tożsamością, z naszym prawem decydowania w tych wszystkich kwestiach, które zostały określone. No my się nie pisaliśmy, żeby być województwem w Europie. Żeby mieć centralną władzę w Komisji Europejskiej, która nie jest wybierana tak jak poseł, tak jak rząd, jak parlamentarzyści, senatorowie, tak? Czyli Urzędnicy brukselscy, jakaś instytucja brukselska o tym by decydowała. Już nie będę wchodziła w dalsze, jakby zaproponowane zmiany, bo ich jest tak wiele, żebyśmy pewnie zamęczyli tu bardziej się jeszcze zagłębić. Nie? Do tego trzeba będzie po prostu też wracać i żeby w tych drobiazgach nie zgubić tego, co jest najważniejsze, że naprawdę nasze prawo do samostanowienia zostanie diametralnie ograniczone, a jak już damy, zniesiemy prawo weta, to już będzie można wszystko zmienić. Wszystko. I będzie można tylko przepraszam, popiskiwać w tej unii, tak? A jednak proszę zobaczyć, że nastroje w całej Unii Europejskiej i tego takiego racjonalnego podejścia do działań Unii Europejskiej, no jednak w Europie Przybywa i rośnie eurosceptyzm na podstawie tych wszystkich, z powodu tych wszystkich błędów, które przez lata po prostu się dokonały. Bardzo ważnym dokumentem jest też pakt migracyjny. Co zakłada ten dokument? Jakie jest właśnie stanowisko Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów do, tego, do tych zmian, do tego paktu? Nasze stanowisko jest tu też jednoznaczne. Jesteśmy absolutnie przeciwnikowi wprowadzania mechanizmu, Obowiązkowej solidarności, czyli polegający na tym, że Unia Europejska na przykład powie, dobrze, no, Polska ma przyjąć 5, 10, na początku mogą powiedzieć 5 tysięcy imigrantów. Jeżeli tych imigrantów nie przyjmiecie, to za każdego imigranta płacicie 20 tysięcy, tak? No i teraz mówimy na przykład do Włoch, na Lampeduzę. Przybyło 250, do końca roku może być 300 tysięcy. Do Niemiec o azyl wystąpiło kolejne 300 czy 400 tysięcy. Łącznie około miliona osób rozpatrywano wniosków azylowych. Tak? No, niech zostanie z tego pół miliona, czyli 700 tysięcy. To proszę mi powiedzieć, na ile 2000 czy 5000 rozwiąże problem? Gigantycznego, nieprawdopodobnego napływu. To pokazuje, że to jest droga donikąd. To jest całkowicie błędna droga postępowania. I teraz proszę zobaczyć, że niezależnie od tego, że referendum nie zostało uznane jako ważne, jednak ponad 40% Polaków, a w liczbach bezwzględnych 11 milionów Polaków. Wzięło udział w tym referendum, i w kwestii migracji powiedziało: 97% powiedziało, że jest przeciwnikami takiego modelu rozwiązania. I proszę zobaczyć, co się dzieje w takiej Holandii, jakie antyimigranckie partie wygrywają, co się dzieje w kolejnych krajach, czy we Włoszech, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że ludzie zobaczyli, że to jest realny problem, który dotyczy y, y, ich rynku pracy. Ale to nawet nie chodzi, bo gdyby to było tak, że te osoby odnajdują się na rynku pracy, klimatyzują się, adaptują się, integrują się. Ale to jest jakiś problem, że one tworzone są gigantyczne enklawy, w którym ludzie mieszkając w innych krajach po prostu chcą żyć tak jak. Y, jak byli u siebie i na podstawie no, świadczeń socjalnych. To jest bardzo skomplikowana sprawa. Tak? Bardzo skomplikowana sprawa, a zaproponowany mechanizm absolutnie nie rozwiązuje najmniejszego problemu. Jest powielaniem błędów, jest obciążaniem Polski za błędną politykę otwartych drzwi, którą y, prowadziła też Angela Merkel. I możemy powiedzieć, no dobrze, wy się nie ochroniliście przed tym, ponosicie konsekwencje, ponosicie. Dalej, my uważamy, że ta polityka powinna być y, y, całkowicie odmienna, a równocześnie prowadzimy też otwartą politykę, jeżeli ktoś do Polski chce przyjechać, jest niedobór y, rąk y, do pracy, Prado, pracodawcy z, zgłaszają takie potrzeby. Ktoś przyjeżdża, pracuje pół roku, rok, wraca do siebie, inne osoby przyjeżdżają, uzupełniają luki na rynku, ewentualnie zostają tu zakładają rodziny, pracują są. Tak? Nie pokazujemy tu tego zamknięcia, tylko pokazujemy <laughs> pewien naprawdę poważny problem. No i moja frakcja i y, y, y my tu jesteśmy przeciwni. Pani poseł, a jeśli w ogóle y, ten pakt migracyjny zostanie przyjęty, to kiedy mogłoby się to wydarzyć? Pewnie ze strony y, takich państw jak Włochy, ze strony <laughs> Hiszpanii, Portugalii czy y, y, też samego Parlamentu Europejskiego, no to sprawa jest uznana jako pilna, bo to się wszystko dzieje. Na naszych oczach, więc no, myślę, że chodziłoby o jak najpilniejsze przyjęcie, więc spróbuję się jeszcze w tej kadencji to przyjąć. Natomiast czy na poziomie poszczególnych państw to zostanie przyjęte, to dzisiaj mam poważne wątpliwości, ale może być tak, że do końca tej kadencji będzie się chciało zakończyć całkowite negocjacje, bo za chwileczkę Parlament Europejski, nowo wybrany, ze względu na wzrost tych nastrojów antyimigranckich w całej Europie może być nieprzychylny absolutnie tego typu rozwiązaniu, które powinno wylądować w koszu, i powinno się przygotować realne rozwiązanie tego problemu z ochroną zewnętrznych granic, wspieraniu ludzi, którzy cierpią z różnych powodów, ale my tu dzisiaj mówiąc o imigracji, mówimy bardziej o tej imigracji też. Ekonomicznej powiedzmy sobie szczerze, tak? Także to też jest kolejny długi temat, który chyba w zasadzie to nie jeden program by należało temu tematowi poświęcić, ale te zmiany traktatowe polityki, polityka migracyjna to są dwa Istotne takie tematy. naprawdę ciężkie kamienie. Tak ciężkie. Pani poseł, od pewnego czasu mamy też zmianę w polskim rządzie. Jak ta zmiana może wpłynąć właśnie na politykę europejską? Jak Pani to ocenia? Ja bym powiedziała, że no, potrzebuje chwilę czasu, żeby zobaczyć w praniu, jak to wygląda, bo w deklaracjach wygląda to czasami inaczej. Negocjacje w Parlamencie Europejskim muszą być prowadzone twardo. To, że ktoś nas lubi i nas poklepuje po plecach i rozdzielamy przyjazne uśmieszki, czasami stanowi poważną przeszkodę, bo jak komuś lubimy. No to jesteśmy bardziej, że tak powiem, spolegliwi do przyjmowania proponowanych rozwiązań, a nie o to chodzi. Ja wolę osiągnąć cel ochrony interesów Polski niż być przyjacielem ważnych polityków w, w Europie, chociaż te dobre relacje wcale nie muszą stanowić jakąś przeszkodę. Więc poczekajmy, na ile deklaracje, że będziemy przeciwko traktatom, że będziemy przeciwko migracji, Przełożą się na decyzję nowego premiera Donalda Tuska w negocjacjach z Unią Europejską, jakie będzie oficjalne stanowisko Polski. No być może te, to poparcie, które było udzielone w czasie kampanii wyborczej, takie jednoznaczne i oczywiste, no, trzeba będzie się za to czymś zrewanżować. Ale zobaczymy. Jeszcze chwilę do następnego programu i wtedy będę mogła już bardziej realnie na ten temat odpowiedzieć. Pani poseł, przenieśmy się teraz na taki nasz y, lokalny y, świat, że tak powiem, oddana została hala widowiskowo-sportowa, to obiekt, na który mieszkańcy Gorzowa, myślę, że i całego regionu czekali od wielu, wielu lat. Inwestycja kosztowała 116 milionów złotych. Pani miała okazję już zobaczyć, być na otwarciu też y, i na meczu koszykówki. Jak Pani ocenia całą tą inwestycję, bo Pani też zabiegała o budowę hali sportowej. No, no przede wszystkim trzeba jasno też wyraźnie powiedzieć, czy to się komuś w Gorzowie podoba, czy nie. Że gdyby nie zaangażowanie naszego rządu, tu też ministra yy, Witolda Bańki, i wpisanie tej hali do strategicznych inwestycji yy, sportowych, yy, to pewnie tej hali kosztującej 116 milionów pewnie by dzisiaj nie było, bo ta, te 22 miliony to była ta zachęta do tego, żeby wejść w inwestycje. Tak? Ale tu tą decyzję trudną podejmował i ciężary w pozostałe finansowe podejmował prezydent Wójcicki. Więc no ja tu stawiam wyraźnie, jestem człowiekiem sportu, jestem też koszykarką. Przez lata pracowałam z Darkiem Maciejskim, który że tak powiem, prawie pilnował mnie, żeby tam naciskać w tej Warszawie wtedy, kiedy jeszcze byłam ministrem, i moje wpływy polityczne były większe, więc no, czujemy się współtwórcami. Mówię to wyraźnie, czy się komuś podoba, czy nie, tak? Tej, tej hali. I powiem dzisiaj tak, że dla mnie jako polityka, a w polityce czasami jest trudno tą satysfakcję taką wymierną, bo mają prezydent ci, którzy budują, robią, tak? To jest nieprawdopodobna satysfakcja, że w Gorzowie powstał, no, absolutnie przepiękny, super nowoczesny obiekt, nie tylko sportowy, ale też widowiskowo-sportowy o czym mówimy, że koszykarki, i zespołowe, gry zespołowe, które, no, były solą, są solą sportu gorzowskiego, bo Gorzów jest miastem ja bardzo usportowionym, mają tak nowoczesny, tak przepiękny no po prostu obiekt, że ja jestem cała przejęta i pewnie tętno mi do 180 skoczyło, jak o tym mówię. Ja słyszałam na inauguracji takie uwagi, że, że Hala jest przekubaratowana, że ona jest za wielka I że tu nie będzie takiego zainteresowania, że ona się nie wypełni. I przypominałam sobie tą dyskusję z prezydentem Wójcickim, kiedy pan prezydent nie był zwolennikiem też budowania takiej wielkiej hali, co doskonale rozumiem. Jakbyśmy ją wybudowali na 3,5 tysiąca, to ona była, nie kosztowałaby 116 milionów. Ale wtedy było absolutnie pewne, i prezydent wiedział, że wtedy nie byłoby tych pieniędzy z Ministerstwa Sportu. Które stanowiły ten kamień węgielny, bo jak już zaczęliśmy budować, no to po prostu trzeba było dalej budować i trzeba było dalej finansować, więc ten początek był ważny. I na pewno to, że ta hala ma tyle, to nie jest winą, gdyby ktoś chciał obciążać prezydenta, ale nie ma tu żadnej winy, ponieważ już pierwszy mecz pokazał, że ta hala potrafi się wypełnić po brzegi. Nie tylko dlatego, że były koncerty, inauguracja, i tak dalej, i tak dalej. I obiekt jest tak fantastyczny, że wywołuje takie zainteresowanie, że będą rozgrywane mecze międzynarodowe a obiekt spełnia absolutnie wszystkie warunki. A takie warunki. mają niebawem być, bo już w to styczniu przyda takie, już w styczniu będzie, się, wszystkie, wszystkie środowiska sportowe widzą, że to jest po prostu fantastyczny, sportowy samograj, tak? Więc no można tylko powiedzieć, że zapraszamy do tej hali, że to jest fantastyczne, najnowocześniejsza hala pewnie tu w tej części Polski, że nie jest to taka inwestycja lokalna. Lokalnie Gorzów dźwigał ten ciężar finansowy. Ale daje frajdę widowiskową, bo tam mogą będą wydarzenia sportowe, muzyczne, yy, 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 prawda? I cała część województwa może tu przyjeżdżać. A gdyby były imprezy yy, no, międzynarodowe, to no ja myślę, że yy, kto wie. Y, y, czy w wymiarze międzynarodowym, między Niemcami a Polską, jak są potrzebne, że są eliminacje, półfinały jakieś, że ta hala, ten obiekt nie będzie wymagany. To, co jest potrzebne, jak już się halą nacieszymy, to na pewno będzie potrzebna baza hotelowa niedaleko od, od hali sportowej i na pewno, czego wczoraj doświadczyła, no potrzebna będzie rozbudowanie y, bazy, że tak powiem, parkingowej, bo nie będzie gdzie zaparkować, no ale nie bądźmy taki zachłanni, nie wszystko na, na raz, cieszmy się, e, tu też e, i radzie miasta i radnym i wszystkim należy się tam podziękowania, bo przecież trzeba było ten budżet zwiększać. No ale też trzeba powiedzieć, że takim sportowym okiem i takim dobrym duchem tej hali, który nawet nie ciągle pinował, to był Darek Maciejski, Bo ja pamiętam, że w Gorzowie budowaliśmy obiekty sportowe, kiedyś hale chyba w 21, które się okazało. A to sufit nie był wystarczająco wysoki, żeby spełniać warunki. A to jakieś odległości, a to jakieś zaplecze, które jest wymagane przy imprezach międzynarodowych, które stawia określone standardy. Więc jakby to jest nasz taki, taka, taki wspólnotowy, gorzowski, yy, wielki sukces, z którym trzeba się cieszyć i warto na tą halę chodzić. Zapraszam serdecznie. Przypieczętowany pełnej emocji meczem koszykówki. No i co najważniejsze, no zwycięskim meczem. Zwycięskim meczem i to na... nie z byle kim, bo z aktualnym wicemistrzem Polski. <laughs> jak przystało na, na inaugurację i, i w sportowej walce. I w sportowej absolutnie... W walce z szefostwem PZ Kosza, z wszystkimi sportami. widziałam wiele osób, które przyjechało spoza Gorzowa, bo ja znam te środowiska sportowe i to jest sposób na spędzanie też czasu wolnego, więc ja pękam z dumy, bardzo się cieszę i myślę, że wszyscy mamy powód do... Do wielkiej naszej gorzowskiej radości już nie będę tylko przemykała na halę do zielonej góry na mecze męskiej koszykówki tylko te mecze będą i męska i żeńska koszykówka będzie mogła na tej hali przecież rozgrywać swoje Mecze swoje spotkania. To, że mieszkańcy są głodni sportu i tych innych widowisk, to nawet świadczy o tym to, że bilety na te najbliższe wydarzenia sprzedają się jak świeże bułeczki, bo już jest bardzo dużo rezerwacji na te wydarzenia, które będą za najbliższe tygodnie, za najbliższe miesiące. No to nic lepszego. No to jest właśnie odpowiedź na to, że po prostu dobrze, że jest nie 3,5 tysiąca, tylko ponad te 5 tysięcy miejsc, fantastycznie. Pani, Pani posłowie, jesteśmy w takim okresie świąteczno-noworocznym, to jest taka okazja do tego, żeby złożyć życzenia naszym telewizom. Właściwie cały rok pędzimy gdzieś, gnamy, pracujemy, dopadają nas różne troski i zbliżają się święta Bożego Narodzenia, w którym no wszyscy w tym Betlejem się zatrzymujemy i zastanawiamy się nad sensem życia. Pogłębiamy naszą wiarę, witamy rodzącego się Jezusa. Jesteśmy wszyscy pełni nadziei, że to, co jest naszą troską dnia codziennego, pozwoli nam na chwilę zapomnieć, ale niesie nadzieję na to, żebyśmy mieli wiele więcej sił do, na przetrwanie. A każdy nowy rok jest jakimś nowym otwarciem i niesie nowe oczekiwania, Więc skorzystajmy z tego Bożego Narodzenia. Rodzi się Jezus. Cieszmy się. I to jest taki też ważny czas dla rodziny, którą możemy wtedy docenić, bo przecież wiemy doskonale, że w święta Bożego Narodzenia najbardziej cierpią samotne osoby. Zadbajmy też o tym, żeby te osoby nie były wtedy same. Pomyślmy, zaprośmy, bądźmy wtedy razem, bądźmy taką, no po prostu, wspólnotą. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. My dziękujemy, pani poseł, i e, dziękujemy za obecność, dziękujemy za rozmowę. Poseł do Parlamentu Europejskiego z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, Elżbieta Rafalska, byłeś naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za uwagę. Program został sfinansowany przez Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim.